Subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. Po osadzeniu na tronie polskim Stanisława Leszczyńskiego wojska szwedzkie w 1704 roku zdobyły Lwów. W tym czasie siły pod wodzą Augusta II wzmocnione 7-tysięcznym korpusem rosyjskim stanęły pod Warszawą. Nowo obrany król, nie widząc szans na udaną obronę, wkrótce opuścił miasto i ruszył w kierunku Karola XII. Towarzyszący mu Lubomirski również wyprowadził swe wojska, gdyż po fiasku planów związanych z objęciem przez niego polskiej korony chciał przejść na stronę Augusta II. Kilka tygodni później jego zdrada zostanie zapomniana i powróci na służbę hetmańską. W Warszawie pozostał nieliczny garnizon szwedzki, który skapitulował po 3 dniach oblężenia. Gdy przybyły posiłki z Saksonii, August dysponował około 34-tysięczną armią, jednakże nie mógł zdecydować się co do kierunku działań i tracił bezcenny czas. Część armii została wysłana pod Poznań, broniony przez liczną załogę. Tymczasem wojska Karola zmierzały ku Zamościowi, a jego ordynat w obawie przed zniszczeniem dóbr przeszedł na stronę Leszczyńskiego. Tak samo wcześniej postąpił ród Potockich. Stąd ruszono dalej, a zbliżająca się armia szwedzka zasilana oddziałami polskimi i litewskimi liczyła około 30 tysięcy żołnierzy. August posiadał 24-tysięczne wojsko, ale nie zdecydował się na obronę Warszawy, która ponownie dostała się w ręce Karola. Sas, obawiający się starcia ze Szwedami, odesłał piechotę pod Kalisz, a jazdę do Krakowa. Szwed chciał wykorzystać nadarzającą się okazję i ruszył na osamotnionych piechurów. Jednakże zaatakował jedynie kawalerią i odniósł dotkliwą porażkę w bitwie pod Poniecem. Sasi zdołali wycofać się do Saksonii. Tyle szczęścia nie miały oddziały, które przerwały oblężenie Poznania i rozpoczęły odwrót. Posiłkowe siły rosyjskie zostały okrążone i doznały druzgocącej porażki. Bierność króla Augusta sprawiła, że oddziały carskie i saskie zostały wyłączone z dalszych działań zbrojnych. Szwedzi udali się na leża zimowe do Wielkopolski, a oddziały koronne na wschód od Krakowa. Gdy wznowiono działania wojenne, armia Karola operowała w województwie krakowskim i sandomierskim, a Leszczyński zdobywał nowych stronników jedynie dzięki postępom armii szwedzkiej. W tym czasie siły polsko-litewsko-saskie dotarły pod Warszawę. Mimo znaczącej przewagi liczebnej wskutek sporów pomiędzy dowództwem, armia ta poniosła klęskę w starciu ze Szwedami. Pokonane siły Rzeczpospolitej udały się na prawy brzeg Wisły, oczekując posiłków od cara, z którym ówcześnie zawarto sojusz. Gdy Karol XII pojawił się pod Warszawą, rozpoczęto obrady Sejmu. Zastraszona szlachta przybyła dość licznie i 4 października koronowano Leszczyńskiego na króla Polski, degradując Rzeczpospolitą do roli szwedzkiego wasala. Równocześnie do tych wydarzeń wojsko wierne Augustowi II przeszło do kontrofensywy. Litwini, zasileni oddziałem rosyjskim pod warszawską Pragą, rozbili siły szwedzkie wspierane przez Potockich i Sapiehów. Armia polska wyzwoliła Warmię spod wrogiej okupacji, a następnie dokonano niszczycielskiego rajdu kawaleryjskiego przez Kujawy, Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę. Rosjanie zajęli Tykocin, gdzie zjawił się car Piotr. Pod koniec 1705 roku zebrano siły znacznie przewyższające liczebnie armię szwedzką. Jednakże oddziały te były rozmieszczone w oddalonych punktach zbornych i oczekiwały wiosny, by rozpocząć działania wojenne. Plany pokrzyżował im Karol XII, który niespodziewanie zimą 1706 roku ruszył do ofensywy. Na czele 20-tysięcznej armii szybkim marszem dotarł pod Grodno, gdzie znajdowały się 25-tysięczne siły rosyjskie. Te zaskoczone nie stawiły oporu i zamknęły się w mieście. Jedynie 4-tysięczny korpus z Augustem II zdołał wymknąć się z okrążenia. Sas nie myślał o daniu odsieczy oblężonemu miastu, zamiast tego ruszył ku Wielkopolsce. Tam miał połączyć się z jednym z oddziałów, jednakże szwedzki dowódca Reinheln rozbił siły sasko-rosyjskie w krwawej bitwie pod Wschową. Na tę wieść armia znajdująca się w Grodniu wyrwała się z oblężenia, zostawiając miasto na pastwę przeciwnika. Szwedzi wraz z oddziałami sapieżyńskimi rozbili kozaków Mazepy, a następnie skierowali się na Wołyń. Tam mordem i pożogą bezskutecznie próbowano zmusić ludność do posłuszeństwa Leszczyńskiemu. Inaczej było z możnymi, jak na przykład Jabłonowski, którzy z kolejnymi sukcesami szwedzkimi przechodzili na stronę nowego króla. Karol XII zdał sobie sprawę, że gonitwy za wojskami Augusta na rozległych terenach Rzeczpospolitej nie prowadzą do żadnych rezultatów. Zaatakował więc Saksonię. Szwed, zostawiając jedynie 4-tysięczny korpus wspierany polskimi stronnikami, razem z Leszczyńskim ruszył na zachód.
August, przerażony możliwością złupienia jego dziedzicznych ziem, upoważnił swych posłów do podpisania pokoju za wszelką cenę. Tak 24 września zawarto traktat w Altranstadt, w którym Sas zrzekał się polskiej korony na rzecz Leszczyńskiego i obiecał powrócić do Saksonii. August, przebywający na Lubelszczyźnie, nie ujawnił swoim stronnikom rokowań ze Szwedami, gdyż obawiał się, że może być to dla niego zbyt niebezpieczne. Dodatkowo naciskany przez trwających przy nim Polaków, zgodził się na wymarsz do Wielkopolski w celu zaatakowania pozostawionych sił wroga. Gdy dotarto do Opoczna, Sas otrzymał wiadomość o zawartym układzie, dlatego też opóźniał działania swej armii. Jednakże ostatecznie doszło do starcia sił polsko-rosyjsko-saskich z oddziałami szwedzko-litewsko-polskimi. August dysponował 36-tysięczną armią, gdy pod Kaliszem stacjonowały 13-tysięczne wojska przeciwnika. Ich dowódca Mardefeld wyprowadził swe oddziały w pole. Przewaga, jaką dysponował August, sprawiła, że wróg został otoczony. Kozacy i Kałmucy odcięli możliwą drogę ucieczki, a do walki stanęły pułki polskie, saskie i rosyjskie. 29 października 1706 roku rozpoczęła się bitwa pod Kaliszem. Szwedzi, nie zważając na niekorzystny układ sił, natarli na centrum przeciwnika, a Sasi wraz z Rosjanami zaczęli być stopniowo spychani ze swoich pozycji. Jednakże wycofywano się bez paniki, co wkrótce pozwoliło na rozpoczęcie okrążania Szwedów, którzy zbyt mocno zagłębili się w szyki nieprzyjaciela. W tym czasie polska jazda zaatakowała zdrajców wspierających Leszczyńskiego. Łatwo poradzono sobie z oddziałami sapiechów, wkrótce też kawaleria Potockiego uległa naporowi. Rozbita jazda rzuciła się do taborów, a osamotnieni Szwedzi zostali okrążeni. Mimo tego 1000-osobowy oddział kawalerii zdołał wyrwać się z matni. Pozostałe jednostki, nie widząc szans na skuteczną obronę, skapitulowały. Następnego dnia zdobyto również tabor, gdzie skryła się rozbita jazda. Straty armii Augusta wyniosły około 500 poległych przy prawie 800 zabitych po wrogiej stronie. Kilka tysięcy żołnierzy dostało się do niewoli, w tym Mardefeld i Józef Potocki, jednakże sapiechowie i lubomirscy zdołali uciec. Zwycięstwo pod Kaliszem sprawiło, że wielu magnatów było gotowych porzucić Leszczyńskiego i ponownie powrócić na służbę do Augusta. Dowódcy triumfującej armii namawiali Sasa, by ruszyć na Poznań, jednakże August powrócił do Warszawy. Stąd pod błahym pretekstem udał się do Saksonii i wkrótce wyszedł na jaw traktat zawarty w Altranstadt. Wiadomość ta wstrząsnęła sojusznikami Sasa, a część wiernych mu do tej pory magnatów i szlachciców, nie mając już oparcia w monarsze, przeszła na stronę Leszczyńskiego. Ci, którzy chcieli kontynuować walkę z najeźdźcą, skupili się wokół osoby hetmana Sieniawskiego i szukali oparcia w Rosji. Car postanowił wykorzystać ich do własnych celów, gdyż wiedział, że Szwedzi w końcu uderzą na jego państwo. Piotr nakazał swym oddziałom ogołocenie Rzeczpospolitej z dostępnej żywności, ale jednocześnie Rosjanie wraz z wojskiem koronnym wypierali wroga z Pomorza. Równocześnie nie przeszkadzało to wojskom cara terroryzować ludność, którą w założeniu wyzwalali. Szczególnie wyróżniali się w tym Kałmucy i Tatarzy. Nie ustępowali im również Kozacy, którzy z województwa sandomierskiego i krakowskiego wywieźli 15 tysięcy wozów wypełnionych przeróżnymi dobrami. Polskie oddziały również łupiły tereny, gdzie stacjonowały. Wkrótce i stronnicy Leszczyńskiego zostali pokonani w kilku potyczkach, a Wielkopolska z wyjątkiem Poznania została oswobodzona. Z kolei hetman wielki litewski Michał Wiśniowiecki wskutek sporu z hetmanem polnym Ogińskim przeszedł na stronę Szwedów i rozpoczął walkę podjazdową z carską armią na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tymczasem Karol XII we wrześniu 1707 roku opuścił Saksonię i ruszył ku Polsce. Nadciągająca zima sprawiła, że pochód ten zatrzymał się pod Brześciem Kujawskim. Gdy armie szwedzka i rosyjska w oczekiwaniu na wznowienie działań wojennych plądrowały kraj, w Małopolsce trwał bój oddziałów wiernych Leszczyńskiemu z konfederatami sandomierskimi chcącymi odeprzeć najeźdźcę. Na początku 1708 roku Szwedzi ruszyli dalej. Mimo zaciętej walki kurpiowskich partyzantów, armia szwedzka dotarła do Grodna, a stąd ruszyła dalej na wschód. W Rzeczpospolitej za to rozgorzała wojna domowa. Oba ugrupowania, pozbawione swych silnych sojuszników, toczyły serię potyczek. Wkrótce też Karol XII wezwał Leszczyńskiego, by ten jak najszybciej zebrał wierne mu oddziały i zaatakował carstwo od południa. Część oddziałów polsko-litewskich przebywała wraz z królem,
a część znajdowała się w okolicach Łęczycy pod wodzą Józefa Potockiego. Ten, nie dyskutując z nikim tej decyzji, postanowił odpowiedzieć na wezwanie Karola XII. Jednak na jego drodze stały siły koronne pod rozkazami regimentarzy Rybińskiego i Pocieja, którym postanowił wydać bitwę. W ciągu 3 dni pokonano odległość około 100 km i pojawiono się pod koniec polem. Było to możliwe, gdyż Potocki prowadził jedynie dragonię i rajtarię wraz z kilkoma działami. Siły te liczyły ponad 8 tysięcy żołnierzy. Wojska koronne były podobnej wielkości, jednakże były złożone zarówno z jazdy, jak i piechoty. Regimentarze wiedzieli o nadciągającym przeciwniku, oczekiwali więc w gotowości bojowej na terenie, który ułatwiał walkę obronną. Następnego dnia 21 listopada 1708 roku około godziny 10 ujrzano wroga. Rybiński mimo gotowości bojowej nie ruszył do ataku ani nie posłał do walki harcowników. Prawdopodobnie liczył, że uda się jeszcze zażegnać spór na drodze pokojowej. Wkrótce też doszło do rokowań, które zakończyły się fiaskiem, gdyż żądano od konfederatów uznania władzy Stanisława Leszczyńskiego. Koroniarze w ostrych słowach odprawili posłów, a urażony Potocki postanowił zaatakować. Około godziny 13 ruszono do ataku, który utrudniała niedawna ulewa, jak i teren nie pozwalający na skuteczne manewry z flanki. Rozpoczęła się bratobójcza walka, a pierwsza zaatakowała piesza dragonia, która oddała salwę muszkietową. Zmieszało to szyki konfederatów, a gdy pole bitwy spowiły kłęby dymu, do szarży ruszyła kawaleria. Gdy zbliżano się do oddziałów litewskich, jazda rozdzieliła się na dwie grupy i tak spadła na siły Pocieja. Pierwsza linia uległa załamaniu i rzuciła się do ucieczki. Wpadła na drugą linię, która zmieszana również rozpoczęła odwrót. Wielu koroniarzy potonęło w rzece, a część próbowała dostać się do miasta. Tam wkrótce przeniosły się dalsze walki. Potocki, widząc ten sukces, nakazał atak drugiemu ze skrzydeł. Pierwsza linia przeciwnika została rozbita. Jednakże znajdujący się dalej pancerni powstrzymali natarcie, a piechota z centrum, oddając salwę muszkietową, wsparła broniących się kawalerzystów. Atakujący zostali zmuszeni do odwrotu, a pościg ruszył za nimi. Wydzielono też część sił, by wesprzeć Pocieja, i skutecznie przeprowadzono kontratak. Reszta wojsk regimentarskich znajdujących się w centrum natarła na nieprzyjaciela, a współdziałanie jazdy z piechotą pozwalało uzyskać przewagę. Walczono za wzięcie, ale wyjście na flankę wojsk Potockiego sprawiło, że broniący upadli na duchu. Wkrótce też głównodowodzący uszedł z pola bitwy, a żołnierze pozbawieni wodza rzucili się do ucieczki. Konfederaci ścigali ich aż do zachodu słońca i wtedy też zadano zwolennikom Leszczyńskiego największe straty. Padło około 1400 ludzi, a do niewoli mogło dostać się nawet 2000 żołnierzy. Siły Rybińskiego przejęły 4 działa i 4 moździerze, tracąc w bitwie około 400 ludzi. Zarówno szlachta polska, jak i litewska negatywnie oceniała stoczoną walkę, gdzie brat brata i przyjaciel przyjaciela zabijał. Rzutowało to zmniejszeniem poparcia dla Leszczyńskiego. Po koniec polu między stronnictwami wciąż toczono walki podjazdowe na terenie całego kraju. Powstrzymanie armii wiernej Leszczyńskiemu uniemożliwiło jej dotarcie na Ukrainę w celu wsparcia Szwedów walczących z Rosjanami. Przyczyniło się to do porażki Karola XII pod Połtawą, czego skutkiem był powrót Augusta II do Rzeczpospolitej. Od wschodu wkroczyły też zwycięskie wojska rosyjskie, a pozostałe oddziały szwedzkie z Leszczyńskim wycofały się na Pomorze. Wreszcie po 8 latach wyniszczających walk nastał upragniony pokój. August II ponownie zasiadł na polskim tronie, a pogrążona w ruinie Rzeczpospolita będzie ulegać wpływom Carstwa Rosyjskiego. Wspierając mnie na Patronite, przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.